A Bogu. Witam was wszyscy bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Myśmy tyle słyszeli już pieśni o zwycięstwie. Myśmy się radowali z tego, wyrażałem to w pieśniach i w słowach i w modlitwach. Ja chciałbym takim słowem się podzielić, może to będzie trochę takie trudniejsze do przyjęcia przez niektórych. I chciałbym na początek przeczytać takie miejsce ze Słowa Bożego, które pisze apostoł Paweł w liście do Efezów w 6 rozdziale, w 10 wierszu. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Apostoł Paweł pisze te słowa do zboru, który był w Efezie. Apostoł Paweł, my wiemy, w swojej działalności misyjnej 3 lata przebywał, 2,5 roku i potem jeszcze 0,5 roku. W sumie 3 lata przebywał w Efezie i tam nauczał, jakkolwiek miasto Efez nie było centralnym miastem w Małej Azji, tak jak to jest w obecnej Turcji, stolica Ankara, to było na wybrzeżu Morza Śródziemnego, jednak tam do Efezu przychodzili z Galacji, z różnych zborów i on tam nauczał. I my wiemy, że jemu ten zbór bardzo na sercu leżał, a on teraz pisze: na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. On to pisał do wierzących, on to pisał do ludu Bożego, nie do ludzi tego świata. I chciałbym powiedzieć, że on był w bardzo trudnej sytuacji. Możemy sobie wyobrazić, apostoł Paweł dyktował ten list Tychikowi, no bo taki był zwyczaj, najczęściej były listy dyktowane, ale on był więźniem, on oczekiwał na przyjęcie u cesarza z racji tego, że się odwołał, to trwało blisko 2 lata i on teraz siedzi w pomieszczeniu, gdzie stoi uzbrojony żołnierz rzymski, który go pilnuje, który wie, że jakby Paweł uciekł, to on straci głowę, swoje życie, ten żołnierz, więc on go dzień i noc pilnował. I można sobie wyobrazić, że w tej atmosferze, kto potrzebował tego pocieszenia? Chciałbym powiedzieć, że Paweł. A on nie tylko, że on w tej sytuacji trwa, ale on jeszcze pisze listy. Bardzo często zastanawiają się kaznodzieje, słyszę takie rozważania, o, gdyby w tym czasie apostoł Paweł jeździł, to by jeszcze więcej zborów założył. Ale chciałbym powiedzieć, że przez to, że on był w tym więzieniu, że on oczekiwał na to, spotkanie z tym strasznym człowiekiem, jaki był Neron, to on pisał listy i on nie próżnował. I chciałbym powiedzieć, to było coś kosztownego, te listy, które on pisał. To było takim pocieszeniem dla apostoła Pawła. I kiedy na to popatrzymy, to możemy sobie powiedzieć, i my jako lud Boży potrzebujemy również wzmacniania się na każdy dzień. My żyjemy w takim czasie, kiedy nam jest teraz bardzo dobrze. Wojna, druga wojna światowa się skończyła już ponad 63 lata temu, będzie w maju, a więc już dawno mamy pokój w naszym kraju i następuje poniekąd taka nawet stagnacja. No tak nam dobrze, to czy my tego naszego Pana tak bardzo potrzebujemy, bo nam się dobrze powodzi. Tu i ówdzie choroba i tak dalej, śmierć, ale na ogół mamy się dobrze. A tutaj apostoł Paweł pisze do ludu Bożego: wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Chciałbym zapytać, w czym my mamy się wzmacniać? Dlaczego apostoł Paweł był w stanie w takiej trudnej sytuacji, w jakiej był? On był przecież w więzach. On pisał o tym i list do Efezów jest też jednym z listów, kiedy on już wiedział, że jego już koniec się przybliża, a on miał tą moc, on miał tą siłę, która pochodziła od Pana i on potrafił to przekazywać i zachęcać tym innych i dodawać odwagi. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, kiedy pisał te listy, to on pisał na przykład w liście do Koryntów, w 1 liście, 2 rozdziale, pisze tak:
nie osądziłem za rzecz potrzebną, co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. I byłem ja u was w słabości, w bojaźni, w strachu wielkim, a mowa moja i kazanie moje nie było w powabnej mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy, aby wiara się nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. To pisze apostoł Paweł. On pisze, że nic innego nie chce umieć, tylko Jezusa Chrystusa i onego ukrzyżowanego. W pierwszym rozdziale tego listu pisze apostoł Paweł tak, 17 wiersz, boć nie posłał mnie Chrystus chrzcić, ale Ewangelię kazać. Wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy. Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą. Chciałbym powiedzieć, że kiedy my znajdujemy się w trudnych sytuacjach, to zauważamy, co to znaczy moc Boża. Moc tego, który dokonał zwycięstwa na krzyżu Golgoty. Pierwszy refren, który tutaj był śpiewany, mówił, wykonało się. Kiedy Pan Jezus na krzyżu Golgoty powiedział te słowa, wykonało się, to szatan, przeciwnik, został pokonany. I nie wiem, czy my sobie to na co dzień zdajemy z tego sprawę, ale my możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że będziemy potrzebować tej mocy, żeby przezwyciężyć. Kiedy dzisiaj rano zastanawiałem się jeszcze nad tym słowem, którym chcę się dzielić, to przypomniała mi się historia. Jan Krzysztof Blumhardt to był pastor ewangelicki, młody człowiek stosunkowo wtedy, kiedy dostał się do miejscowości Mütlingen, to jest koło Stuttgartu. Jako młody człowiek, no młody pastor, raz był w jednej, drugiej miejscowości, trzeciej go przesuwali i znalazł się w miejscowości, gdzie no, tam były takie różne różnice. W kościele ewangelickim on tam usługiwał i coś się zaczęło dziać. I chciałbym powiedzieć, ale też się działa. Ludzie zaczęli przychodzić do kościoła, garnęli się tym, bo on bazował tylko i wyłącznie kazania na Słowie Bożym. I zdarzyła się taka sytuacja, można by powiedzieć, tragiczna. On został wezwany do domu takiej niewiasty, która się nazywała, miała na imię Dytlin. Dziewczyna, 23-24 lata, ona była opętana, również i jej brat. I kiedy te straszne rzeczy się z nią działy, to do kogo się zwrócili? No do pastora, który był w tej wiosce, w tej miejscowości. A chciałbym powiedzieć, że on nie miał żadnego doświadczenia, jak służyć, usłużyć takiej osobie, ale on znał Słowo Boże. I kiedy on przyszedł do tego domu, taka straszna atmosfera, to on tylko trzy wyrazy, no, po niemiecku powtarzał, Jezus jest zwycięzcą. I ten stan ustępował, ta niewiasta się uspokajała. Ale chciałbym powiedzieć, że to się powtarzało, a on tylko i ten jeden sposób mówił, Jezus jest zwycięzcą. I chciałbym powiedzieć, że te ataki mocy ciemności, na ta demonstracja tej mocy ciemności, to się te odstępy czasu były coraz dłuższe, ale chciałbym powiedzieć, że to trwało prawie pół roku. A on nie był pouczony nic, on tylko znał Słowo Boże, mówi, i to jest mocą. I ta moc objawiała się w tym, że szatan musiał ustąpić, ale on jeszcze wracał. Można zapytać, dlaczego? To już jest inna kwestia. Chciałbym tylko powiedzieć, że można się zmęczyć, a on tylko trzymał się tego, że to, co tu jest napisane w tym słowie, albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą. Chciałbym powiedzieć, że ten ewangelista, bo on potem służył jako ewangelista raczej, ten Blumhardt,
prawie pół roku walczył i chciałbym powiedzieć, że ta sprawa została jednoznacznie na zawsze zakończona. Ta kobieta została uwolniona. Ale chciałbym powiedzieć, że przez pół roku czasu to można się zmęczyć, można by sobie zrezygnować, dać spokój. I jeszcze do tego stawiano różne zarzuty. Co ty robisz? A on powtarzał tylko te trzy słowa, bo wiedział, że w słowie i w zwycięstwie Jezusa Chrystusa jest moc. Chciałbym powiedzieć, że ta niewiasta była jego współpracownicą i z tego powstało takie olbrzymie dzieło, bo wiele ludzi było tą mocą uwolnionych, że z daleka z całej Europy przyjeżdżali, żeby on się modlił. I on zawsze mówił, Jezus jest zwycięzcą. Chciałbym powiedzieć, to doszło do tego, tylko wspomnę krótko, że nie pamiętam, co to był za jakiś bardzo bogaty człowiek, został również uwolniony i on sfinansował zakup takiego ośrodka Bad Boll, to jest taka miejscowość uzdrowiskowa. Tam było kilka domów, do których przyjeżdżali ludzie z całej Europy, a on się z nimi modlił. A ta uwolniona niewiasta była jego, taką bym powiedział, prawą ręką. Ona wyszła za mąż, miała dzieci, wszystko odbywało się normalnie. Potem była jego pomocnicą, jego żona. No niestety jego syn już tego tak nie prowadził i on zrezygnował z tej pracy, bo to jest trudna praca. A chciałbym powiedzieć, apostoł Paweł mówi, że to jest dla nas mocą. I chciałbym powiedzieć, że tu jest napisane dalej w tym pierwszym liście do Koryntów, Żydzi cudów się domagają, a Grecy mądrości szukają, ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego. Żydom wprawdzie jest zgorszenie, a Grekom głupstwo, lecz samym powołanym i Żydom i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi chcieli widzieć jak najwięcej cudów i to, co tu już brat Rafał powiedział, a myśmy się spodziewali. Żydzi oczekiwali, że Pan Jezus przychodząc na ziemię, ten Mesjasz oczekiwany, że odbuduje Królestwo Izraelskie tak w Palestynie, na tym terenie, tak jak to było za czasów Dawida. Oni się tego spodziewali, tego oczekiwali. Nie takiego Mesjasza, jak przyszedł. I chciałbym powiedzieć, że Żydzi byli zawiedzeni, a Grecy mądrości szukali. Grecy w tym czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to za nich wykonywali pracę niewolnicy, a oni tylko chodzili, słuchali, co kto nowego powie, wdawali się w różne dyskusje. I my wiemy, że byli Grecy zainteresowani w Areopagu, jakim apostoł Paweł mówił. I potem jeszcze czytamy, jedni się wyśmiewali, a drudzy mówili, jeszcze będziemy słuchać. I apostoł Paweł mówi, to wszystko jest drugorzędne. My każemy Chrystusa onego ukrzyżowanego, który jest mocą. I teraz takie pytanie, czy my możemy korzystać z tej mocy? Chciałbym powiedzieć, że to jest dla dziecka Bożego, dla każdego jednego, dla mnie, dla ciebie, każdego jak tu jesteśmy. Ale warunek jest jeden. Jeśli narodziłeś się na nowo. My możemy bardzo wiele wiedzieć o Jezusie, my możemy wiele czytać, my możemy wiele rozpraw nawet napisać, ale jeśli Pan Jezus nie narodził się w naszym sercu, w naszym życiu, to nam to nie pomoże. Apostoł Paweł pisze, również w liście do Koryntów, to pisze w 11 rozdziale, albowiem jam wziął od Pana. A gdy czytamy list do Galacjan, to chciałbym powiedzieć, w tym liście do Galacjan apostoł Paweł, to jest taki bardzo osobisty list, bo on najwięcej o sobie pisze właśnie w tym liście, pisze w pierwszym rozdziale do Galacjan, oznajmuję wam bracia, iż Ewangelia, która jest opowiadana przeze mnie, nie jest według człowieka, albowiem ja ani jej wziął, ani jej się nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. I tu w tym drugim, w pierwszym rozdziale
listu do Koryntian, listu do Galacjan, apostoł Paweł mówi, że on był na osobności blisko 2 lata i on wziął od Pana i on to przekazywał. I to, co przekazywał, a ludzie słyszeli, to musiało być, to musiało docierać do każdego, a teraz to, co usłyszeli, musieli zająć stanowisko. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, jak usłyszał Ewangelię, musiał podjąć decyzję za lub przeciw. Kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa, to Pan Jezus mu powiedział, musisz się na nowo narodzić. Kiedy przyszedł bogaty młodzieniec do Pana Jezusa, który przestrzegał wszystkich przykazań, a więc był w oczach nauczycieli zakonnych bardzo korekt, bo on wszystkich przestrzegał, ale on kochał to, co miał, ten majątek, a Pan Jezus mu powiedział, idź sprzedaj. Pan Jezus nie powiedział Nikodemowi, idź sprzedaj. W kronikach żydowskich jest napisane, że kiedy zburzona została Jerozolima w 70 roku, a więc po zdobyciu Jerozolimy przez Rzymian, że ludzie stracili wszystko i stracili również majątek, ci trzej najbogatsi ludzie w Jerozolimie, i tam jest wymieniony Nikodem. Więc on oprócz tego, że był księciem, że był członkiem Sanhedrynu, on był nauczycielem, on miał taką wysoką pozycję społeczną, jeszcze miał majątek. Ale Pan Jezus mu nie powiedział, idź sprzedaj, bo wiedział, że jego umysł, jego serce nie było z tym majątkiem związane. Pan Jezus, jak do kogoś przemawia, to zawsze trafia w sedno. On trafia w to najistotniejsze. I kiedy apostoł Paweł spotkał się z Jezusem, to my wiemy, od tego czasu on głosił. I on głosił i on ewangelizował. I my wiemy, drogi, którymi szedł apostoł Paweł, nie były łatwe dla człowieka. Nawet kiedy Ananiasz był wysyłany, żeby szedł i włożył ręce na Saula, apostoła Pawła późniejszego, to on się w pierwszej chwili zbraniał, bo wiedział, co to za człowiek, a kiedy Pan mu powiedział wyraźnie, on jest mi naczyniem wybranym, a ja mu ukażę, jak wiele musi cierpieć. No to nie jest wcale taka łatwa perspektywa. On musi cierpieć, prawda? A chciałbym jednak powiedzieć, że on cierpiał, a nie zaniechał, i on głosił. I on głosił w mocy. Wiemy, kiedy znalazł się w Filipii, kiedy ten stróż więzienny, który go zakuł w dyby, kiedy się sytuacja zmieniła, to on się zwraca do Pawła i pyta, panowie, bo tam Paweł i Sylas był, panowie, co mam czynić? I te słowa, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój, są najkrótszą ewangelizacją, jaką apostoł Paweł przeprowadził. Ale wiemy, że to poskutkowało, ten stróż więzienny się nawrócił, i gdy my czytamy list do Filipensów, to wiemy, że do Filipii, gdy pisał list apostoł Paweł, to pisze Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, wszystkim świętym w Chrystusie Jezusie, którzy są w mieście Filipii z biskupami i z diakonami. A więc to już nie był to dom Lidii, to nie był dom stróża więziennego, ale tam byli biskupi, diakoni, tam już był zbór. I widzimy, że przez to usługiwanie apostoł Paweł zakładał zbory. I taki początek, no tragiczny, znalazł się głęboko zakuty w więzieniu, i wtedy on się nie załamał. I ten, który pisał to, żeby się wzmacniać, to on się wzmacniał. On się nie załamywał. I chciałbym powiedzieć, że powstało wiele zborów w basenie Morza Śródziemnego czy w Małej Azji. I wszędzie tam usługiwał apostoł Paweł. My wiemy, że on usługiwał szczególnie, tak jak już wspomniałem, w Efezie. Przez 3 lata usługiwał w Efezie. W Koryncie usługiwał
półtora roku i jeśli chodzi o Korynt, wiemy, jakie to było miasto z historii i apostoł Paweł najdłuższe listy, najwięcej rozdziałów w dwóch listach do Koryntu właśnie pisał do Koryntian. Ale ja na chwilę chciałbym jeszcze zwrócić się do tego zboru, który był w Efezie. Zbór w Efezie był takim umiłowanym zborem. Zbór w Efezie, tak jak podają te różne kroniki, przebywał apostoł Jan, ten apostoł pełen miłości. I tam w Efezie to było takie miasto handlowe, miasto, w którym była ta świątynia Diany. My wiemy, co wszystko apostoł Paweł tam przeżył, bo rzemieślnicy robili te posążki Diany i tam była ta świątynia, która uchodziła za któryś tam kolejny cud świata. Piękna świątynia Diany, no pod na niższej kondygnacji pod tą świątynią był skarbiec, był bank, bo wiadomo, że jak te rzeczy często ze sobą są związane, sprawy kultowe i pieniądze. I tam był zbór. I apostoł Paweł ten zbór miłował. I chciałbym powiedzieć, zanim on jeszcze ten list napisał, to jest taka historia opisana, która jest w 20 rozdziale dziejów apostolskich opisane. Apostoł Paweł był w podróży do Jerozolimy i spieszył się, żeby tam zdążyć na pewne święto. I chciał jeszcze przy okazji mieć kontakt z Efezem, z tym zborem, no ale on nie jeździł samochodem, piechotą chodził albo płynął okrętem i on wezwał starszych ze zboru w Efezie, żeby przyszli do Miletu i on im jeszcze chciał przekazać poselstwo. I my czytamy o tym w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wtedy z Miletu, posławszy do Efezu, przyzwał do siebie starszych zboru, którzy do niego przyszli, gdy do niego przyszli, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, którego on przyszedł do Azji, jaką z wami po wszystek czas był, służąc Panu ze wszelką uniżonością i z wielą łez i pokus, które na mnie przychodziły z zasadek żydowskich. Świadectwo wydając i Żydom, i Grekom o pokucie ku Bogu i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszak i teraz, ja nie czytam dla braku czasu całego, ale tu jest napisane, że proroctwa mówią, że czeka go więzienie, czeka go prześladowanie, ale on na to wszystko nie patrzy, ale on teraz chce jeszcze takie ostrzeżenie im podać i w 28 wierszu zwraca się do starszych z Efezu, do tych, których wezwał do Miletu, żeby im to poselstwo przekazać. On pisze i on mówi tak, to jest zapisane w 28 wierszu 20 rozdziału. Pilnujcie tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Boć ja to wiem, iż po odejściu moim wnijdą między was wilki okrutne, które trzodzie folgować nie będą. I z was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przetoż czujcie, pomnąc, żem przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego, który może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi. To jest taka mowa apostoła Pawła, gdy on udawał się do Jerozolimy i my wiemy, że tam był aresztowany. Tam te wszystkie przeżycia miały miejsce łącznie z jego odwołaniem się do cesarza. I wtedy, kiedy się odwołał, no to potem znalazł się
w Rzymie. I tutaj on zwraca się do tych, którzy mieli pieczę nad zborami. Pilnujcie samych siebie i trzody. I tu pisze tych, których nabył Pan przez własną swoją krew. Chciałbym powiedzieć, to są bardzo takie ważne słowa, które apostoł Paweł pisze do tego umiłowanego zboru. I ja jeszcze raz przeczytam. Pilnujcie tedy samych siebie i wszelkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, który nabył przez własną krew. Gdy my poprzedni werset jeszcze czytamy, świadectwo wydając i Żydom, i Grekom o pokucie ku Bogu i o wierze w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym powiedzieć, że słowo pokuta teraz już jest, ja to często powtarzam, zmienione jako upamiętanie. My możemy jedno sobie uprzytomnić, że mówienie komuś o pokucie to dzisiaj jest niepopularne. A wiemy, taki sługa Boży, prorok pański, ostatni prorok na przełomie Starego i Nowego Testamentu, Jan Chrzciciel, co on mówił? Pokutujcie. I on kazał chrzest pokuty. Apostoł Paweł, gdy, jak tu czytamy, był w Efezie, to on wzywał do pokuty. Dzisiaj mówi się o upamiętanie. Pokuta to jest dobre dla tych Azjatów, dla tych, no ale my w tej cywilizowanej Europie, my tylko upamiętać się. To jest połowa drogi. Jak wiele ludzi dzisiaj na różnych nabożeństwach, ewangelizacjach podnosi rękę do góry, mówi się nawrócił, za chwilę się odwrócił. Już go nie ma. Chciałbym powiedzieć jedno, my na jedno musimy zwrócić naprawdę uwagę. Jeśli się nie narodzi na nowo, to z tej mocy, która płynie z krzyża, z tej ofiary, którą przyjmuję ja, bo Pan umarł za mnie. My mówimy za całą ludzkość. Tak, to jest prawda, ale On umarł za mnie. A jeśli umarł za mnie, to mi utorował ten dostęp do miejsca Najświętszego. Wiemy, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, na Golgocie powiedział, wykonało się, co się wtedy stało? Na oczach wszystkich ludzi, a było ich wtedy bardzo wiele, w ten przeddzień Święta Paschy, to ta zasłona się rozerwała od góry do dołu i wszyscy zobaczyli to miejsce najświętsze, do którego raz w roku tylko kapłan wchodził i po oczyszczeniu musiał bardzo wiele spraw uregulować w swoim życiu, złożyć ofiary i wchodził tam i jeszcze z takim strachem. On miał te jabłka granatowe i dzwoneczki, które jak się ruszał, on żyje, bo jakby nie był oczyszczony tymi wszystkimi ofiarami i tylko raz w roku, to on by padł martwy. A chciałbym powiedzieć, i teraz my mamy wolny dostęp. Myśmy o tym i w pieśniach, które były czytane, śpiewane, słyszeli. Chciałbym powiedzieć, apostoł, prorok Jan Chrzciciel wzywał do pokuty. A co Pan Jezus mówił? On mówi, z owoców ich poznacie je. Jeśli ktoś pokutuje, jeśli zmienia się życie, to przynosi się owoce. Nie po tym, ile kto mówi, co kto mówi, jak wiele mówi, nie, ale po owocach ich poznacie je. Dzisiaj żyjemy w takim czasie, że ludzie nas nie chcą słuchać. Ludzie nie chcą słuchać Ewangelii, nawet nie chcą wziąć tego do ręki. Ale jeśli widzą jakieś inne życie, to ich zainteresuje, to do nich bardziej przemówi niż wszystko inne. Dlatego chciałbym powiedzieć, że my potrzebujemy siły i mocy do zwycięskiego życia, żeby przynosić owoce. My dzisiaj słyszymy takie różne słowa, gdzie się mówi, my musimy się dowartościować, my musimy wiedzieć o tej potencji, która w nas tkwi. I chciałbym powiedzieć, najróżniejsze teorie są głoszone, a Pan Jezus mówił, jeśli ktoś nie weźmie krzyża swego i nie zaprze samego siebie, nie jest mnie godzin.
I dlatego chciałbym jeszcze, tak krótko powiedzieć, co apostoł Paweł pisał do Tymoteusza. W drugim liście do Tymoteusza to jest taki, zresztą tak jest oceniane to, jako testament apostoła Pawła. On pisze do tego umiłowanego ucznia, który był właśnie w Efezie pastorem i on był biskupem w Efezie i on był, tak jak się podaje, taki słabego zdrowia, on był również i taki, jak podają te różne opisy, raczej taki, był taki bojaźliwy, a apostoł Paweł mu dodawał odwagi. I on pomimo tego wszystkiego, jaki był, to on trwał przy Panu, on też był i męczennikiem. A apostoł Paweł pisze do niego w ten sposób, to było tutaj już nawet dzisiaj przeczytane. W drugim liście do Tymoteusza, 3-4 rozdział, to są specjalnie takie wersety, które mówią o tym już bliskim odejściu do Pana przez samego Pawła. On pisze w drugim liście, 3 rozdziale, ale wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. A w 14 wierszu pisze, ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i co tobie powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczył. I 16 wiersz mówi, całe pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. To są słowa apostoła Pawła. On tu nie przebiera w słowach, on nie podaje, nie mówi delikatnie, ale on mówi dosadnie i wskazuje na to, i wskazuje na wartość Słowa Bożego. Dzisiaj Słowo Boże jest bardzo wybiórczo traktowane. O pokucie to raczej nie ma mowy. O wzięciu krzyża nie, jest zupełnie coś innego. Czytałem takie w takim czasopiśmie, to pisze chyba Rick Warren, gdzie on pisze tak bardzo dosadnie o tym, jak mamy siebie oceniać. Nie wiem, czy to znajdę. Zaraz zobaczę. On podaje takie warunki. Nie znalazłem tego. W tej chwili w każdym jednak chciałbym powiedzieć, że Rick Warren pisze o tym, doceniaj samego siebie. Przebacz samemu sobie. Oceniaj siebie i swoją wartość. I chciałbym powiedzieć, gdy ja to czytałem, to się przeraziłem, że coś takiego można w ogóle, w takim czasopiśmie Ladies Home Journal to pisze. My mamy wziąć krzyż swój, ale takie słowa, które się czyta, to zauważam, że nie pochodzą od Pana i są wypełnieniem i tego, co pisze apostoł Paweł do Tymoteusza już w 4 rozdziale tego 2 listu. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości gromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom się obrócą. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł przewiduje to i on pisze i ostrzega właśnie Tymoteusza, tego umiłowanego ucznia, żeby on z tym nie miał nic do czynienia. I pisze, grom napominaj. I chciałbym powiedzieć, że to jest dla nas tak bardzo istotne. A teraz takie pytanie, co jest zwiastowane dzisiaj? Jakie poselstwo jest głoszone dzisiaj? Gdy my coś czytamy, czy słuchamy jakiegoś kazania, to pierwsze pytanie, jeśli my to chcemy ocenić, powinno być, czy w centrum uwagi jest Chrystus, On ukrzyżowany, który jest mocą. My wiemy to, co apostoł Paweł powiedział, ja to już czytałem, że nic innego nie umie, tylko Jezusa, Chrystusa i Onego ukrzyżowanego. Chciałbym powiedzieć, że to jest jedyne
I jeśli tego nie ma, to jest pierwszy znak zapytania, czy to poselstwo jest od Pana, czy poselstwo to jest zgodne ze Słowem Bożym. Chciałbym powiedzieć, że to nam pozwala ocenić. Teraz chciałbym powiedzieć, czy w kazaniach, w tym co słyszymy, jest mowa o pokucie. Czy mówi się o pokucie, jako, czy raczej o upamiętaniu, jako o czymś jednorazowym. Chciałbym powiedzieć, już mówiłem o tym, że apostoł, że Jan Chrzciciel mówił o pokucie, pokutujcie. I my wiemy, ile przychodziło osób do niego pokutować. I my wiemy, że pokuta zmienia sytuację. Gdybyśmy popatrzyli tylko na takich dwóch mężów, którzy byli pomazańcami. Pierwszy był Saul, a drugi był Dawid. I jeden, i drugi byli pomazańcami. I jeden, i drugi był królem, którego prorok Samuel pomazał, namaścił do tej funkcji. I wiemy, kiedy Saul zgrzeszył, to on nawet powiedział, on się wymawiał i tak dalej, ale powiedział, zgrzeszyłem, ale uczci mnie przed ludem, żebym był widziany. A kiedy Dawid zgrzeszył z Betsabę i ten prorok Natan przyszedł i powiedział mu, że ty jesteś tym mężem, to co zrobił Dawid? On padł na kolana, krzyczał, wołał do Boga. Psalm 51 o tym mówi, nie odbie, przywróć mi radość zbawienia, Ducha Świętego nie odbieraj ode mnie. To była postawa Dawida. Kiedy Dawid znowu był podobny, nie był Bogu posłuszny i postanowił liczyć lud, a to nie było Bożym zamiarem, to było przeciwko woli Bożej. I on był ostrzegany, a on kazał liczyć ten lud i Pan dotknął go teraz. I ten anioł śmierci tracił tych ludzi, to on się przeraził, mówił, ja zgrzeszyłem, a ten lud za mnie ginie. Dlatego Pan mówi, że jest mężem według upodobania Bożego. On szukał oblicza Bożego. I każdy z nas, gdy my udajemy się i na tą wieczorną modlitwę robimy, jest takie pytanie, czy robimy taki bilans naszego tego już mijającego dnia, w czym Pana zasmuciłem, w czym się zaparłem, w czym nie byłem świadectwem. Czy my z tym przychodzimy pod krzyż Golgoty? Są zbory, gdzie nie wolno o takich rzeczach mówić, żeby się nie narazić. Jeśli się nie jest tam następny raz zaproszony, to jeszcze nie jest takie bolesne. Ale chciałbym powiedzieć, że nie wolno na tym mówić. Pastor mówi, my musimy bardzo grzecznie. My wiemy, że Ewangelia sukcesu, jak wiele nauk jest głoszone i ludzie słuchają. Słuchają zainteresowani, znowu przychodzą, bo to im te świerzbiące uszy zadowala. Dlatego chciałbym powiedzieć, że my musimy zwracać się do Słowa Bożego. I tak jak Paweł apostoł, który był w takiej sytuacji, tu pilnuje go strażnik, a on pisze, wzmacniaj się. I tego wzmocnienia każdy z nas potrzebuje. Chciałbym powiedzieć, nie ma jednego, myślę, nikogo, który by mógł powiedzieć, ja już nie potrzebuję. My potrzebujemy wszyscy, na każdym kroku, na każdy dzień, bo gdy my słuchamy dzisiejszych kazań, seminariów, to my zauważamy, że są mowa o wizjach, są mowy o strategiach, jak pozyskiwać, są różne metody marketingowe stosowane, to wszystko jest propagowane dzisiaj i ludzie tego słuchają. A chciałbym powiedzieć, ale to nie ma mocy, bo apostoł Paweł, który nie wstydził się i mówił, on był na owe czasy wykształcony bardzo, a on mówi, nic innego nie umieć. I chciałbym powiedzieć, że nic innego nie umiał, tylko Jezusa Chrystusa. A my wiemy, ile on działał jako apostoł. Dlatego chciałbym powiedzieć każdemu z nas, żebyśmy patrzyli na to, co mamy darowane w Jezusie, żebyśmy trzymali się Jego i żeby nam się o nic innego nie rozchodziło, tylko o to, żebyśmy byli umocnieni w tym, co płynie dla nas z krzyża Golgoty. A jeśli coś uchybimy, to jest jedna droga dla nas. Przyjść pod krzyż,
powiedzieć: Panie, zgrzeszyłem. W Starym Testamencie było wyznaczonych 6 miast azylu, gdzie uciekał mężobójca, który zabił niechcąco. I taki mężobójca był w tej mieście azylu i był tam tak długo, no, oczywiście tam było sprawdzone, czy on to z niewiedzy niechcąco zabił, i on zostawał w tym mieście azylu aż do dnia śmierci najwyższego kapłana. Potem była ogłoszona amnestia i on mógł wrócić. I chciałbym powiedzieć, że to było za śmierć, bo w Starym Zakonie było życie za życie, ząb za ząb. I wtedy było nawet to, że powinowaty miał zabić tego, który, no, tego mordercę. Takie prawa były w Starym Testamencie, ale były przewidziane te miasta azylu. I tam można było uciec, i tam można oczekiwać. Ale Pan Jezus powiedział w swoim nauczaniu, że jeśli się ktoś gniewa na brata bez przyczyny, winien jest śmierci, winien to jest grzech. I chciałbym powiedzieć, dla nas tym miejscem azylu, gdzie my zawsze możemy uciec, to jest Golgota. Tam możemy zawsze się znaleźć i możemy zawsze tam przyjść i powiedzieć: Panie, uchybiłem, a Pan nas nie odrzuca. I na koniec jeszcze bym przeczytał to miejsce Słowa Bożego, które jest tak zapisane w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 wiersz. Dążcie do uświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana. Czy do uświęcenia my możemy dojść o własnych siłach? Nie. Chciałbym powiedzieć, tylko jeśli będziemy się wzmacniać w naszym Panu, w Jezusie Chrystusie. I każdemu z was tego życzę. Życzę tego również i sobie, żebyśmy wzmacniali się w Panu, w mocy Jego, i żeby nam się o nic innego nie rozchodziło, ale abyśmy w tym świecie, w którym żyjemy, byli światłym świadectwem, żeby po owocach mogli wszyscy poznać, że my jesteśmy członkiem ludu Bożego, członkiem żywego Kościoła. A jeśli takimi żyjemy i takimi będziemy, to chciałbym powiedzieć, to wtedy my zdajemy świadectwo dla naszego otoczenia. I będziemy się modlić, ale też będziemy składać to żywe świadectwo. I teraz będzie się pytał jeden i drugi: kto ty jesteś? Dlaczego ty taki jesteś? Wtedy możemy powiedzieć, że nie nasza siła, ale dlatego, że się wzmacniamy w Jezusie Chrystusie. Niech Pan każdego z nas wzmocni, każdego z nas, ja tego potrzebuję, myślę, każdy z nas, żebyśmy mogli ostać się przeciwko zasadzkom diabelskim, o których tak bardzo wyraźnie apostoł Paweł w liście do Efezów w dalszych wersetach tego 6 rozdziału pisze. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.